Praca dla więźniów to ogłoszony w kwietniu 2016 roku program, który obecnie realizuje areszt śledczy w Ostrowie. Jednym z jego założeń jest wybudowanie do 2023 roku hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach, w których osadzeni będą mogli pracować. Zatrudnienie jest bardzo ważnym i powszechnie uznanym środkiem oddziaływania resocjalizacyjnego i aktywizacji skazanych. Realizując program rządowy Praca dla więźniów, zakłady karne i areszty śledcze szukają ciągle nowych miejsc pracy dla skazanych, po to właśnie, by pracę znalazła jak największa grupa osadzonych. Sami obywatele są bardzo zadowoleni z tej inicjatywy, uznają ją jako bardzo wartościową, dlatego że osadzeni nie spędzają bezczynnie czasu w celach mieszkalnych, zarabiają na swoje utrzymanie i można powiedzieć, spłacają dług wobec społeczeństwa. Co więcej, sami skazani bardzo cenią sobie możliwość wykonywania pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Praca dla więźniów to, jak sama nazwa mówi, czyli to jest praca ukierunkowana dla osób pozbawionych wolności. I warunki, w zależności od o jakiej formie zatrudnienia mówimy i o jakim charakterze. Czyli jeżeli chodzi o formę, to forma może być albo odpłatna, albo nieodpłatna. Jeżeli chodzi o sam charakter takiej pracy, to albo w systemie bez konwojenta, czyli osadzeni na zewnątrz wychodzą do zatrudnienia sami, bez asysty funkcjonariusza służby więziennej, tylko pod nadzorem, opieką kontrahenta, z którym mamy podpisaną umowę, albo w systemie zamkniętym, czyli na terenie jednostki penitencjarnej. I to, z czego dzisiaj jestem zadowolony bardzo, to doprowadziliśmy do takiego momentu, że w dniu dzisiejszym, jeszcze dziś, podpiszemy umowę z przedstawicielem firmy Slam Poland na zatrudnienie osób pozbawionych wolności na terenie jednostki penitencjarnej. Zaadoptowaliśmy dwa duże pomieszczenia garażowe, gdzie osoby pozbawione wolności, które przebywają na terenie aresztu śledczego w Ostrowie z przyczyn na przykład czynności procesowej, będą skierowane do zatrudnienia wewnątrz jednostki penitencjarnej pod nadzorem funkcjonariuszy służby więziennej. To daje nam szersze możliwości, dlatego że możemy zatrudnić większą liczbę osób pozbawionych wolności. Nie musimy tak mocno trzymać się sztywno tego charakteru czy przestępstwa, czy charakteru osadzonego, bo mamy go na terenie jednostki penitencjarnej pod kluczem, gdzie będzie wykonywał pracę odpłatną. Zatrudnić te osoby, dlatego że jest określona sytuacja na rynku pracy. Praca na sortowni, gdzie segregujemy zmieszane odpady komunalne, jest pracą relatywnie trudną, stąd pomysł zatrudnieniu osób aresztowanych. Dzisiaj zostały podpisane pomiędzy naczelnikiem aresztu a mną dwie umowy. Pierwsza umowa dotyczy zatrudnienia nieodpłatnego dwóch aresztowanych na prace porządkowe oraz druga umowa dotyczy zatrudnienia odpłatnego sześciu aresztowanych od dnia dzisiejszego do końca roku i ci aresztanci będą pracowali na sortowni zmieszanych odpadów komunalnych w tak zwanej kabinie A. To jest relatywnie ciężka praca. No jest to wiadomo jakaś danie szansy ludziom, którzy popełnili w życiu jakiś błąd. Mi się wydaje, że taki powrót do społeczeństwa przez pracę, nie ma chyba lepszego pomysłu na to, żeby tym ludziom dać tą szansę i pomóc im w jakimś stopniu, żeby nie siedzieli 24 godziny zamknięcie, tylko żeby mogli wyjść powiedzmy na terenie aresztu i coś porobić, dodatkowo zarobić i odłożyć nawet sobie te pieniądze, jak będą wychodzili, będą mieli jakiś lepszy start. Na ten moment zaczniemy od 7, później 14, a plany są bardzo ambitne, nawet do 30-40 osób. W jaki sposób w ogóle pan się dowiedział o tym, że jest możliwość pracowania w ogóle właśnie w areszcie? To był czysty przypadek. Wcześniej byłem pracownikiem Biblioteki Aresztu Śledczego i po prostu ze względu na fakt taki, że mam zadłużenia związane z alimentami, po prostu jako w kolejności pierwszej miałem możliwość podjęcia pracy płatnej, nie? Dlatego znalazłem się tutaj w tej firmie. Czy to jest jakaś, jak to pan traktuje? Ja odbieram to jako zorganizowanie sobie czasu, nie? Przede wszystkim to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o organizację sobie dnia tutaj we więzieniu, nie? A jak długo pan tutaj jest już? Około 4 lat. 4 lata. Ogólnie w zakładzie karnym, a tutaj jakieś 30 kilka miesięcy w areszcie śledczym w Ostrowie. Opowie pan nam w ogóle, co tutaj się dzieje, co pan robi mniej więcej? Jakie to zadania właśnie?
czekają? Naszym głównym zadaniem jest posegregowanie płyt CD, w sensie takim, że po prostu to jest do recyklingu przygotowywane, czyli plastiki osobno, folia osobno, papiery osobno, także... Czyli prosta praca, prosta, lekka... Czysta, prosta praca. O to chodziło, dobrze. A co w ogóle pan uważa na temat pracy więźniów? No wydaje mi się, że dla osób, którzy mają jakieś zadłużenia, to jest plus, nie? Bo mogą sobie w jakiś sposób ułatwić wyjście, no bo wychodząc stąd już będziemy mieli mniejsze zadłużenia, nie? No właśnie, a co z pieniążkami, które zarabiacie? Ja głównie swoje zarobki, które otrzymam na rękę, przeznaczam osobiście na swoje dziecko. Także całość mojej kwoty, którą zarobię, będę przeznaczał swojemu dziecku, nie? Super, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów znajduje się dwie grupy osadzonych, znajdują się. Jedna grupa to dwuosobowa, zajmująca się typowo sporządkami i sprzątaniem terenów przyległych oraz terenu składowiska odpadów. I druga grupa, grupa sześcioosobowa, która zajmuje się wstępną segregacją odpadów na linii sortowniczej. A jak sprawują się osadzeni tutaj? Osadzeni sprawują się bardzo dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń do jakości wykonywanej ich pracy, naprawdę są pracowici oraz nie ma żadnych problemów z nimi. A czy są jakieś plany, żeby to rozszerzać, ten program? Oczywiście, plany są po tych pierwszych dwóch grupach, których jesteśmy bardzo zadowoleni, chcielibyśmy naprawdę, ażeby przyszłościowo do nas więcej osób takich trafiało. Ci panowie osadzeni spisują się doskonale w takich trudnych warunkach, tutaj trudnych warunkach segregacji odpadów, mam na myśli tutaj uciążliwe zapachy, jak i zapylenie na wysokim poziomie, a także tutaj mają do czynienia z błędami mieszkańców, którzy wiadomo źle segregują, już naprawdę dziwaczne rzeczy są w stanie wyrzucić do pojemników z odpadami.